Po pierwszym przesłuchaniu nowej płyty My Dying Bride nie miałem ochoty włączać jej ponownie. Nie kupiła mnie ani jej estetyka, ani emocje, które przekazuje. Prawda, zmieniło się to na plus dla nowego albumu My Dying Bride po kilku przesłuchaniach, ale powiem wam też, że po nowym albumie jednak spodziewałem się czegoś więcej. Nie mam jakiejś obsesji na funkcie My Dying Bride, ale jest to zespół, który odcisnął piętno, nie wiem czy to dobrze brzmi, odcisnął piętno na moim guście muzycznym i go tworzył. I to są dwa albumy, Ternus the Swans oraz The Angel and the Dark River, w pewien sposób podobne, ale też różne. Moim zdaniem dwa najlepsze albumy My Dying Bride. I powiem wam, że tak bardzo je lubię, tak dobrze je znam i tak często ich słuchałem, że absolutnie żaden inny album My Dying Bride nie siadł mi tak mocno. Aczkolwiek jednym z albumów MDB, który został ze mną na dłużej i do którego wracam, jest dość świeży, bo to jest poprzednie wydawnictwo, The Ghost of Orion z 2020 roku. Nie wiem tak naprawdę, dlaczego akurat te numery i te emocje, które tam zostały zaprezentowane, tak mocno do mnie trafiły i tak przypadły mi do gustu. Były tam przynajmniej dwa numery, które bardzo mocno mi zapadły w pamięć i to były takie największe hity na tej płycie. Myślę, że będziecie wiedzieć, o które chodzi. Ale też, tak jak w przypadku płyty ostatniej Darktron, mam wrażenie, że po prostu przedostatni album My Dying Bride, The Ghost of Orion trafił też w jakiś moment, kiedy, nie wiem, stęskniłem się za tym My Dying Bride, a może gdzieś tam w głębi mojego czarnego serca odnalazłem podczas odsłuchu jakieś nawiązania do tych dwóch płyt, które najbardziej lubię. Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, aczkolwiek The Ghost of Orion, czyli poprzedni album My Dying Bride, to jest krążek, do którego cały czas chętnie wracam. I niestety nowe wydawnictwo My Dying Bride, zatytułowane A Mortal Binding, nie jest i myślę, że nie będzie jedną z takich moich ulubionych płyt My Dying Bride. Powiem więcej. Mam takie wrażenie, że jak nagram tę recenzję, to posłucham sobie jeszcze tego wydawnictwa może kilka dni i najzwyczajniej w świecie o nim zapomnę. I to jest coś, czego ja po nowym albumie MDB się jednak nie spodziewałem. Przynajmniej po nowym, teraz, po bardzo dobrym moim zdaniem, The Ghost of Orion. Mamy tutaj 7 numerów i prawie godzinę grania. I pierwszy numer, przynajmniej jego początek, jest czymś, co przy pierwszym odsłuchu rozbudziło moje emocje i sprawiało wrażenie, że kurde, to jest kolejna, fajna, która spodoba mi się płyta My Dying Bride. I posłuchajcie sami. Mamy tutaj ponury, ale melodyjny riff, który niejako wwierca się w głowę i fajnie buja. I ja się właśnie takiej płyty spodziewałem, ale ten numer jednak nie siedzi mi tak dobrze z jednego powodu. Mianowicie jak wsłuchacie się tutaj w wokal, taki nieśpiewany, tylko taki growlująco, skrzekujący, no to miło, fajnie. Ekipa chciała osiągnąć to, żeby kawałek był bardziej brutalny, w pewnym sensie im się to udało, natomiast tak mnie ten wokal w tej barwie irytuje, że psuje mi odbiór prawie całego tego numeru. A kiedy on znika, to muza jest po prostu naprawdę w porządku. My Dying Bride na swoim nowym albumie nie odkrywa koła na nowo. I to nie jest jakiś taki super duży zarzut z tego względu, że zespół, który jest jakby jednym z najlepszych zespołów takiego właśnie grania i on je tworzył na dobrą sprawę, ma naprawdę zajebiste płyty, no może sobie pozwolić na to, żeby korzystać z tego, co już zrobił, w pewnym sensie zapożyczać sami od siebie pomysły. Tyle tylko, że mam na tym albumie wrażenie, że oni dość mocno zapożyczają i ja te rzeczy już słyszałem. I to też było takie uczucie, że przy pierwszym odsłuchu gdzieś już te numery w pewnym sensie słyszałem, nie jestem w stanie się odnieść dokładnie do konkretnych kawałków, przynajmniej nie starałem się tego analizować w ten sposób, natomiast nie byłem zaskoczony tym, co słyszę, ale byłem zaskoczony, że nie jest to coś, co mnie zaskakuje, jaki bezsens w ogóle. Nie było to coś, co mnie porwało. I tutaj już od razu na początku tej recenzji powiem, że ten album mnie nie porwał. Nie porwał mnie w żadnym fragmencie, może inaczej, nie porwał mnie ani jako poszczególne utwory. Zdarzają się tutaj fragmenty, które mi się bardzo podobają, ale jednak jako całość nie ma tego czegoś, nie wzbudza we mnie takich emocji, jakie powinien wzbudzać we mnie album My Dying Bride. This is
mimo tego, że tak jak powiedziałem, jest tutaj parę naprawdę dobrych fragmentów, jest też sporo takich monotonnych, jakby nie robiących mi i moim uszom i mojej głowie nic, to jednocześnie przez cały odsłuch, i to nieważne, czy był pierwszy, drugi, czy trzeci, czy czwarty, sprawiają we mnie te numery wrażenie, że one są takie generyczne. Tak jakby był trochę algorytm momentami My Dying Bride, który sobie chłopaki napisali i ten algorytm im tworzył fragmenty utworów, oni to później posklejali, aczkolwiek posklejali to dość spójnie i sprawnie, z tego względu, że przynajmniej w większości numerów one opowiadają jakąś historię, tylko ta historia znowu jest taka nijaka. I moim zdaniem muzyka My Dying Bride powinna wywoływać naprawdę mocne emocje, nieważne czy to są numery bardzo przygnębiające, czy one są takie lżejsze, bardziej hitowe, to jednak te numery powinny mieć coś w sobie. I powiem wam, że tak jak starałem się znaleźć na tym albumie taki kawałek, który ma coś w sobie, który jakby złapie mnie za serducho i będzie trzymać i... Nie będę to mówił, że wiecie, dodam sobie do playlisty smutasy, czy tam smutne piosenki, jak mam zły humor, ale jednocześnie... Jakbym miał taką playlistę, to nie dodałbym żadnego numeru z tej płyty. I wrócę na chwilę do Skrzeko Growlu z pierwszego kawałka, który przestraszył mnie w pewnym sensie, bo się bałem, że nie będzie czystych takich zawodzących wokali. I niestety, ale znaczy dobrze, że... Potem już go nie było, ale jednak w pewnym momencie wrócił. I oczywiście każdy ma pewną w sobie jakąś estetykę przy takim darciu mordy, ale ta barwa, te rejestry, te brzmienie tego wokalu i jakby... Cały czas mówię o tych emocjach, no ale trudno przy płycie My Dying Bride nie mówić o emocjach. Ale ten sposób ich przekazywania tutaj kompletnie mi nie siedzi przy tym rodzaju wokalu. I rozumiem oczywiście, że to ma na celu sprawienie, że odbiór numeru będzie taki, że on jest bardziej brutalny i w pewnym sensie się to udało, ale jakby numer jest przez to dużo gorszy. Spotkałem się z opiniami, że dwa ostatnie numery na tej płycie odstają od pięciu wcześniejszych i muszę się z tym zgodzić. Bo jakby nie zachwycam się, jak widzicie, tymi pięcioma pierwszymi numerami, to te dwa ostatnie są po prostu gorsze. One są długie, nudne, ciągną się i mają wprowadzać niby taką melancholijną monotonię, a mogłoby ich też nie być. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie jest zły album. Ja wiem, że po tym wszystkim, co tutaj powiedziałem, słuchajcie, to nie jest zły album, to jakbym sam sobie zaprzeczał. Nie zaprzeczam sobie z tego względu, że to nie jest zły album. To nie jest album, którego My Dying Bride powinno się wstydzić, bo on jest poprawny. To jest dobre słowo. Poprawny album w stylu My Dying Bride, który trzyma klimat My Dying Bride, ma brzmienie My Dying Bride. Potrafi momentami przekazać emocje My Dying Bride. Są i instrumenty smyczkowe, są fajne takie ciągnące się monotonne riffy, są melodyjne zagrywki, są fajne wokale czasami. Ale tak jak powiedziałem, nie ma tutaj numeru czy numerów, które by były takimi kawałkami do zapamiętania. Jednocześnie tu wszystko jest poprawne i technicznie, i konstrukcyjnie, tyle tylko, że ja po takim zespole spodziewałbym się czegoś więcej. I tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś ten poprzedni album The Ghost of Orion, poprzedni album trafił do mnie mocniej, może trafił jakby w moment, w którym ja potrzebowałem takiej muzyki, a może po prostu, to też jest chyba bardziej prawdopodobne, ja lubię bardziej takie hitowe kawałki, które mają ten charakterek taki i zapamiętają je na dłużej. Na przykład jak Your Broken Shore albo Tired of Tears, to są numery, które moim zdaniem na poprzednim albumie były kluczowe dla tego wydawnictwa i one naprawdę mega mi zapadły w pamięć. Bardzo je lubię, bardzo często do nich wracam.
Fajne mam emocje z nimi związane, kiedy wychodziły. To są chyba dla każdego, ten 2020 rok był specyficzny i w takim czy w innym sensie trudny, dla mnie również. Nie wiem, czy to było widać na kanale, ale jakby był. I też fajnie wspominam przez to te numery, bo one jakoś się wpasowały w moje emocje. I te emocje tutaj oczywiście są przekazywane, ale nie trafiają do mnie. Jakby podsumowując, nie jest to zły album, jest to album solidny, album, którego My Dying Bride nie powinno się wstydzić, ale jednocześnie do mnie nie trafia. Jestem bardzo ciekawy, czy trafia do Was. Ale też jak wrzucałem na social media jakieś zdjęcie czy screena z Tidala, że słucham tej płyty i próbuję się do niej przekonać, to też się pojawiły komentarze gdzieś tam w wiadomościach czy w komentarzach, że jakby Wam siadło. Więc absolutnie to zrozumiem. Natomiast też trzeba pamiętać, że coś w tym My Dying Bride jest nie tak. I mówię tutaj o zespole. A skąd to wiem? Nie wiem, bo ich nie znam, ale czytałem i słyszałem, że no, w zespole dzieje się źle. Podobno sesja nagraniowa tej płyty była na tyle wymagająca i trudna, że zaostrzyły się zgrzyty w zespole i musiał, czy chciał raczej, odwołał koncerty promujące najnowsze wydawnictwo. To jest dość dziwna decyzja w przypadku tak dużego i starego, jakby starym zespołu, który przecież mocno koncertuje, żeby w ogóle zrezygnować, przynajmniej na razie, z koncertów promujących nową płytę, bo tu pewnie są jakieś problemy też będą z wywiązaniem się z umowy z wydawcą, z jakimiś zaplanowanymi koncertami, bo nie wierzę, że to nie było zaplanowane dużo wcześniej, no bo każda płyta jak wychodzi, to ma ten czas promocji koncertami i to w przypadku My Dying Bride się też przecież działo. No i oni stwierdzili, że nie chcą wspólnie koncertować i to trochę zwiastuje, taki moim zdaniem to jest pierwszy krok do tego, żeby oni się rozpadli. Będzie mi naprawdę bardzo przykro, jeśli My Dying Bride się rozpadnie, trochę z sentymentu, ale jednocześnie, tak jak powiedziałem, to nie jest album, na który ja czekałem, to nie jest album, który wywołał we mnie emocje, to nie jest album, który ja chciałem dostać, spodziewałem się po tym albumie więcej i miałem nadzieję, że kolejne wydawnictwo My Dying Bride przypadnie mi do gustu przynajmniej tak dobrze jak ostatni krążek, bo absolutnie nie spodziewałem się, że to będą takie, wiecie, zajebiste płyty jak Turn Loose the Swans czy The Angel and the Dark River, bo nigdy moim zdaniem więcej My Dying Bride, niezależnie od tego, w jakim będzie składzie, nie nagra tak dobrych płyt, ale jednocześnie też trzeba pamiętać, że ja je traktuję w pewien sposób tak, a nie inaczej, dlatego, że one się pojawiły w moim życiu w odpowiednim momencie. One też pojawiły się w innym momencie, kiedy ta scena była w innym momencie, było mniej zespołów, mniej muzyki i to było, że powiem, świeższe, ciekawsze, ale jednocześnie te płyty się bardzo dobrze bronią. The Ghost of Orion moim zdaniem aż tak dobrze się nie obroni, a mam wrażenie, że najnowszy album może moim zdaniem nie obronić się w ogóle i po prostu o nim przynajmniej ja, ale pewnie część z Was również za jakiś czas zapomnimy. A może My Dying Bride skończyły się pomysły na nowe numery i na swoją muzykę i na siebie i będziemy się z nimi żegnać. Mi też się skończyły pomysły na to, co chciałbym tutaj powiedzieć, więc też się z Wami żegnam. Ode mnie to dzisiaj tyle. Widzimy się niedługo w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.